Witam, mam na imię Tomasz. A więc tak, byłem recydywistą, narkomanem i alkoholikiem od 13 roku. Mam 28 lat, niszczyłem wszystko, co jest we mnie, wokół mnie. Nie znałem swojej rodziny, nie znałem niczego, zrezygnowałem z miłości. Tak się poczułem się odrzucony i nikomu niepotrzebny. Nie znałem Boga, bo twierdziłem, że jest mi też do niczego niepotrzebny. Nie znałem miłości. To się sprawdzało do pewnego czasu w kryminale, czy tam gdzieś w jakichś zakładach poprawczych. No ale 2 lata temu, kiedy szukałem Boga, trafiłem na oszustów oczywiście. Czytałem Biblię, ale to była tylko Biblia, to nie było tam Ducha Świętego. Oszuści, wszędzie oszuści. Ale wzywałem Ojca, nie znałem Jezusa aż do tej pory. Wzywałem Ojca Jego imieniem i uznawałem tylko jedną modlitwę, pańską. I wołałem Go i znowu po terapii, która uratowała mi życie alkoholowej, byłem sam, byłem samotny. Szukałem ludzi, ale ta samotność, jakoś nie mogłem się przebić. Nie było w tym Boga. Byłem długo trzeźwy. Modliłem się tylko wtedy, ale to było takie wołanie. Teraz wiem, że Pan je słyszał. I przyprowadził mnie do Jezusa całkiem niedawno, ale szatan chciał mnie odciągnąć od tego, gdy ja wołałem już Ojca. Wpadłem w taki ciąg, który trwał ostatnio 2 lata. Już byłem na pograniczu śmierci, już niejednokrotnie. I wielu ludzi się dziwi, że żyję praktycznie w takim wieku. Choć nie powinienem, już kilka razy przydawkowałem. Jednak teraz wiem, że jak mówili, to nie miałem więcej szczęścia niż rozumu, tylko już mnie ktoś wtedy chronił. I teraz przyprowadził mnie tutaj w sumie brat do pastora w niedzielę z innego zboru. Powiedział, słuchaj, jedź tam. Ja tak unikałem tego zboru zielonoświątkowego, myślałem, znowu oszuści czy coś. Ale pojechałem, bo byłem, akurat trafiłem na pastora Kłody, który dawał kazanie w niedzielę. Widziałem, jak wielbią Boga, akurat śpiewali, tak, to mi czułem drgnienie. I wtedy pomyślałem, ludzie mówią, że jestem zły, ale daję dobre owoce. Ja to niedawno przeczytałem sobie, pomyślałem, ja myślałem, że jestem zły, jestem niepotrzebny. I nagle mi się przypomniało, że ja tak pragnę miłości, pragnę kochać, pragnę wyjść do ludzi, nie chcę być sam. Chcę poznać swoją rodzinę. I tak, pomyślałem, wtedy zostanę może 2-3 dni, trochę się zregeneruję, bo tak myśli typowy narkoman. No i pójdę dalej, nie? Ale tak słuchałem tych kazań i wtedy powiedziałem tak, nagle coś mnie tknęło, to jest ten dzień. Poszedłem do pastora, mówię, jak teraz tego nie zrobię, to nie zrobię tego nigdy. Pójdę na ulicę i znowu zacznę robić to samo, oddałem życie i serce Jezusowi. I zaczęły się nagle dramatyczne zmiany dziać w moim życiu. Normalnie narkotyki, alkohol odeszły bez niczego. Są, myślę, papierosy, taka furtka. Co to takiego, jak ja to rzucę, przecież to tak ciężko zrobić. Ale to było niesamowite, po prostu zacząłem się najpierw wstydzić. Szedłem normalnie do modlitwy, przeczytałem, puścili Twoją świątynię z dymem i zhańbili Twoje imię. A przecież ja jestem Twoją świątynią, Panie. Ty jesteś wielkim Bogiem, nie mogę tego. Zacząłem się wstydzić, myć zęby. Zrobiłem to. Normalnie zostawiłem papierosy na drugi dzień, zero, nic nie czuję. I słowo, mówię, Panie, daj mi słowo, patrzę, bo słowo jest żywe. 50 osób dostaje słowo w tym samym czasie dla każdego. To jest coś niesamowitego wręcz po prostu. Jadę gdzieś tam, bloczek z numerem 12, a modliłem się wtedy w pewnej sprawie i poprosiłem o zrozumienie. Pojechałem w drugie miejsce, bloczek z numerem 12. Brat mi mówi, przeczytaj psalm z numerem 12, a nie szukaj gdzieś tam 12 rozdział. Otwieram. No normalnie jak mnie uderzyło, to nie tylko ta szafka w łazience, bo czasami jeszcze robiłem niedawno coś po swojemu. Także zostałem również skarcony, ale to było miło. To było skarcenie, które mi pokazało to, że tak, Bóg mnie słucha i Bóg chciał mi dać, o co prosiłem, ale ja zrobiłem coś po swojemu. No i tak to wygląda, zrobił to trochę tak, ale byłem szczęśliwy, że mnie wsłuchał. Jest ze mną, od tamtej pory modlę się, dzisiaj zauważyłem, wstaję w nocy, się budzę i ja się modlę. Podczas snu, to jest coś, po prostu modlitwa ma taką siłę, to jest takie coś, ale też chciałem wypróbować go, jak to masz, może niedowiarek. W pewnej chwili na mieście odeszłem. I wtedy poczułem atak. To był taki atak, zalała mnie fala ciemności. Nie mogłem powiedzieć słowa Jezus. Ale gdy je powiedziałem, wszystko odeszło. No wróciłem oczywiście do domu Bożego, bo straciłem pewność siebie. Ale Bóg mnie kocha, pokazał mi. Ostatnio zacząłem się martwić o ludzi. Córka pastora była chora, modliłem się o nią. Jak dowiedziałem się, że zaczęła dychać normalnie, to się popłakałem. I nagle pomyślałem sobie, Boże, cholera, to jest miłość, to jest miłość. To jest to, czego pragnąłem. Tak.
Słuchajcie, Pan jest wielki, Pan ma wielką miłość dla nas, dla każdego. Wy teraz, ja szukam ludzi, Wy jesteście moją rodziną. Kocham Was. Amen. W imię Pana.